Cieszymy się ogromnie, ogłaszając otwarcie nowej siedziby klubu seniora w Kościelcu. Od teraz nasi seniorzy spotykają się w przestronnych i przyjaznych wnętrzach nowo otwartego gminnego domu kultury. Ta nowa przestrzeń nie tylko stwarza wyjątkowe możliwości dla naszych starszych mieszkańców do aktywnego uczestnictwa w różnorodnych zajęciach, ale także promuje poczucie wspólnoty i przyjaźni. Na swoje pierwsze spotkanie w nowym lokum seniorzy zaprosili władze gminy, aby wyrazić swoją wdzięczność za udostępnienie nowej siedziby. Więc serca witam pana wójta Dariusza Ostrowskiego. Brawa mi, witam. Szanowni Państwo, no jak widzicie, niedawno oddaliśmy do użytku Dom Kultury, tak długo wyczekiwany. Ja podczas tego otwarcia zdecydowanie określiłem, że to dzięki Wam ten Dom Kultury jest, ponieważ miałem już od samego początku takie zamysły. Brakowało Wam miejsca na spotkania, więc myślałem o tym, żeby coś wybudować, pobudować. A skończyło się to na tym, że przyszedł pomysł do głowy, no jeżeli już ma być jakieś pomieszczenie, to najlepiej, żeby był to Dom Kultury i służył nie tylko seniorom, ale również młodzieży, dzieciom, bo wiadomo, Dom Kultury skupia zarówno tych najmłodszych, jak i najstarszych. I tak, cieszę się, że Wy się cieszycie, może w ten sposób, bo organizacja rozrasta się, a to jest bardzo ważne. No, jak wszedłem i zobaczyłem, że wszystkie miejsca praktycznie rzecz biorąc są zajęte, no to naprawdę ucieszyłem się z tego powodu, bo ta organizacja jest wyjątkową organizacją na terenie naszej gminy, prężnie działającą i myślę, że w dalszym ciągu będziemy tutaj organizować pewne rzeczy. Będziemy organizować w Domu Kultury, na pewno z ofertą jakąś zwróci się też pani dyrektor, bo już mówiła właśnie, wie też na temat wasz, że no, jesteście tutaj, że działacie i też jak coś tam będzie miała pewnie wam do zaproponowania. No nie od razu, bo wiadomo, że to się rozwija i troszeczkę czasu musi upłynąć. Więc szanowni państwo, cieszę się, że teraz no w dużo lepszych warunkach jesteście tutaj, że możemy swobodnie sobie możemy posiedzieć, porozmawiać i to chyba jest najważniejsze. Także jeszcze raz Wam dziękuję, bo to dzięki Wam ten pomysł mi przyszedł do głowy. Dziękuję Państwu bardzo. Ja tylko przywitam, naprawdę dziękuję, bo to naprawdę jest budujące, to Pan wójt robi. Ja na razie położę tutaj. Kościelecki Klub Seniora zrzesza prawie 100 członków. Życzymy wszystkim owocnych i radosnych chwil spędzonych w Klubie Seniora w naszym pięknym, nowym Domu Kultury. Niech im gwiazdka pomyślności nigdy nie zagaśnie, nigdy nie zagaśnie, w zdrowiu, szczęściu pomyślności świeci coraz jaśniej. W zdrowiu, szczęściu pomyślności świeci coraz jaśniej.